witam Was ponownie. Mam nadzieję, że poprzedni odcinek się podobał, bo właśnie takie otrzymałam wiadomości zwrotne, że podobają Wam się takie ćwiczenia ruchowe. A więc dzisiaj specjalnie dla Was znów mamy aerobik. Zapraszam. Na wstępie standardowo ustawiamy stopy na szerokość bioder. Bierzemy głęboki wdech, wydech, jeszcze raz wdech. Tym razem zatrzymujemy ręce w górze, spinamy się wysoko po linie, tak żeby rozgrzać naszą górną część ciała. Super. Cały czas oddychamy. Pięknie. Jeszcze dwa razy. Raz, dwa. Wydech. Stajemy delikatnie szerzej. Schodzimy delikatnie w dół. Ręce od wewnętrznej strony za uda. Klatka piersiowa przód i do tyłu. Pięknie. Pracujemy. Otwieramy, zamykamy. Super. I wdech, i wydech. Cztery razy. Jeszcze dwa. Ostatni. Ok, zostajemy nisko. I teraz przenosimy rączkę do prawej i do lewej strony. Cały czas oddychając. Wydech, wydech. Wydech, porozciągajmy się. Biodra są nisko, dlatego żeby się nie ruszały. My nie ruszamy teraz biodrami, tylko górną częścią naszego ciała. Jeszcze dwa. Ostatni. Ok, i teraz biodra. Zostajemy nisko i ruszamy na boki. Super, sama miednica na boki. Bok, 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 tak żeby się całkowicie rozgrzać. Dobrze. I teraz chwytamy za kolana, rozgrzewamy kolana, kręcąc nimi szerokie koła do środka. Plecy trzymamy proste. Ok, na zewnątrz. Cały czas oddychaj. Dobrze, myślę, że ciało jest rozgrzane, a więc zaczynamy do marszu. Pięknie. Tydzień temu mieliśmy szeroki marsz, dzisiaj mamy wąski, więc spróbujemy maszerować w górze. I w dole, w górze i w dole, góra i dół, oddychamy, jeszcze góra, maszerujemy i dół, góra i dół. Ok, teraz mamy dwa przysiady w górę i dwa przysiady na zewnątrz, dwa przysiady w górę i dwa drugą nogą. Możecie trzymać sobie ręce na kolankach. Możecie trzymać rączki w górze, jak Wam wygodniej. Super, jeszcze pulsujemy biodrami do tyłu, tak jakbyśmy siadali na miękkim fotelu lub bardzo miękkiej poduszce. Przesuwamy raz prawą, raz lewą nogę do boku. Cały czas oddychając i ostatni raz. Ok, pięknie. I teraz nogi do przodu. Uderzamy piętą o podłoże. Palce skieruj w górę. Cały czas oddychaj. Z góry noga. Dobrze. I na zewnątrz. Uderzamy piętą. Uderzamy piętą. Jeżeli robię za szybko, pamiętaj, możesz zwolnić. Możesz trzymać ręce na biodrach lub mogą Ci pomagać utrzymać równowagę. I teraz palce w bok. Delikatnie możesz odwrócić biodro, tak jakbyśmy chcieli zdepnąć coś na podłodze. Super, przenosimy teraz nogi w tył. Raz jedna, raz druga. Nogi zostawiamy szeroko, patrzymy za nogą do tyłu. Oczywiście cały czas oddychamy. Dobrze. Dobrze, i teraz piętę próbujemy skierować w stronę pośladka. Ręce mogą być na biodrach albo mogą pomagać Ci utrzymać tempo. Dodajemy oczywiście wydech, wydech, wydech. Cały czas oddychaj. Jeszcze spróbujemy na dwa, czyli troszkę już utrzymamy równowagę. Dobrze, wydech. Ja już ćwiczę troszkę szybciej, bo my mamy już 9 odcinków za sobą, więc mam nadzieję, że już jesteście wprawieni w te nasze wspólne ćwiczenia. Dobrze, marsz. Ok.
nogi razem. Mi już się oddech przyspieszył, więc mam nadzieję, że Wam również. Okej, na dzisiaj to już będzie wszystko. W kolejnym odcinku już będziemy pracować nad górną częścią ciała, więc przygotujcie proszę ręcznik, tak żebyśmy mogli go chwycić na szerokości barków. To wszystko na dziś. Do zobaczenia.